Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Kiedy myślimy o zbrodniarzach, którzy przewinęli się przez Auschwitz, pierwszymi, którzy nam się z tym kojarzą, na ogół są Fritz Klein, Karl Klauberg i Józef Mengele. Nie ma w tym za bardzo nic dziwnego. Nie dość, że mają na sumieniu tysiące ludzkich istnień, to jeszcze, zwłaszcza ten ostatni, w tym co robili, byli bardzo efektowni. Wśród nich można znaleźć również i takich, którzy, że tak to ujmę, nie wybijali się przed szereg, ale swój udział w machinie śmierci mieli. I właśnie takiego człowieka dotyczy książka, o której Wam dziś opowiem. A będzie to praca autorstwa Patricii Posner zatytułowana Farmaceuta z Auschwitz. Materiał ten chciałbym zadedykować mojej siostrze Monice, która sprezentowała mi tę książkę. A zatem zaczynamy. Jak to mawiał Alfred Hitchcock, należy zacząć od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno już tylko rosnąć. Początek tej pozycji przedstawia nam rampę przed obozem Auschwitz-Birkenau w maju 1944 roku. Zatrzymuje się tam pociąg z transportem węgierskich Żydów. Ci, wychodząc z wagonów, trafiają na nieskazitelnie ubranego kapitana SS, wskazującego im, czy udać się w lewo, czy w prawo. Wtedy jeszcze nie wiedzą, że owym oficerem jest sam Józef Mengele. U paru osób budzi się jednak nadzieja. Wśród SS-manów rozpoznają oni Wiktora Capesiusa, farmaceutę z Siedmiogrodu, z którym niegdyś robili interesy. Pewnemu lekarzowi aptekarz rzeczywiście ratuje życie, aczkolwiek jego żonę i córki bliźniaczki zostawia już na pastwę anioła śmierci. Wtedy to zaczyna się właściwa akcja książki. W lipcu roku 1907 na terenie Siedmiogrodu, zwanego też Transylwanią, w rodzinie rdzennych Niemców na świat przychodzi Wiktor Capesius. W wieku 23 lat kończy on studia farmakologiczne na Uniwersytecie w Klużu na Poce, a niedługo później w Wiedniu uzyskuje on stopień doktora. W międzyczasie poznaje także swoją żonę, Friederike, którą nazywa Fritzi. Uzyskawszy wykształcenie, podejmuje on pracę w rodzinnej aptece w Sigisoarze. Jako, że to mu nie wystarcza, zatrudnia się jako przedstawiciel farmaceutyczny w firmie należącej do koncernu Bayer. W tym czasie w jego ojczyźnie dochodzi do zmiany władzy, a urząd kanclerza obejmuje Adolf. Gdy 1 września 1939 roku następuje niemiecka agresja na Polskę, Rumunia ogłasza neutralność. Niecałe 2 lata później, już pod rządami generała Iona Antonescu, włącza się do konfliktu ze Związkiem Sowieckim. Zmobilizowany początkowo Capesius otrzymuje pozwolenie, by ponownie zostać przedstawicielem handlowym koncernu IG Farben, będącego właścicielem Bayera. Choć Rumunia się nazyfikuje, nie przeszkadza mu to w prowadzeniu interesów z lekarzami pochodzenia żydowskiego. Jednak wraz z początkiem sierpnia roku 1943 znowu trafia do wojska. Choć Niemcy w wojnie radzą sobie fatalnie. Przegrywają Stalingrad, przegrywają El Alamein, przegrywają Kursk. Capesius nie trafia na front. Zostaje za to głównym aptekarzem w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Aż w końcu dowiaduje się, że ma zostać przeniesiony do nowego miejsca. Do Auschwitz. Do Oświęcimia przybywa w grudniu 1943 roku. W miejscu już wtedy cieszącym się złą sławą podejmuje pracę w aptece, a po skazaniu na śmierć Adolfa Krümera przejmuje funkcję głównego farmaceuty. Zajmuje się jednak nie tylko wydawaniem leków, dostępu do których odmawia więźniom, ale także przechowuje i wydaje puszki zawierające cyklon B, używany w wiadomym celu, a nawet uczestniczy w prowadzonych na rampie selekcjach. Tymczasem sytuacja Niemiec na froncie jest coraz gorsza. W połowie stycznia 1945 Capesius ewakuuje się z terenu obozu. Jednak jego problemy dopiero się zaczynają. Czeka go niezwykle trudne zadanie ucieczki przed aliantami, a następnie ukrycia się i ułożenia sobie życia w już powojennych Niemczech.
Ogromnie ważną rolę w tego typu książkach odgrywa główny bohater. Najczęściej jest nim postać bardzo charyzmatyczna, przerażająca nie tylko swoim okrucieństwem, ale także tym, z jakim opanowaniem i zimną krwią zadaje śmierć. Victor Capesius stanowi tego całkowite przeciwieństwo. W tym, co robi, nie wybija się przed szereg. Stanowi on raczej maleńki trybik w tej wielkiej machinie śmierci i, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, po prostu robi swoje. Choć Patricia Posner przedstawia go jako człowieka bardzo inteligentnego, jako bohater tej książki jest kompletnie nijaki. Odbiorca podąża za jego losami, mimo że ten nie wzbudza w czytelniku większych emocji. Nie oznacza to jednak, że w tej pracy brakuje charyzmatycznych postaci. Zdecydowanie lepsze wrażenie robią dwaj inni bohaterowie. Pierwszego z nich, Fritza Bauera, poznajemy jako pierwszego w historii Niemiec prokuratora generalnego kraju związkowego o żydowskim pochodzeniu. Ten porywa czytelnika swoją pasją oraz tym, z jakim zaangażowaniem tropi nazistowskich zbrodniarzy. Tym bardziej, że przyświeca mu nie tylko sama idea ukarania winnych. Chcąc zebrać jak najwięcej oskarżonych i postawić ich przed sądem w jednym procesie, liczy na to, że pomoże to jego krajowi stanąć twarzą w twarz z jego niezwykle mroczną przeszłością. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Hermana Langbeina. Jego poznajemy jako byłego więźnia obozu Auschwitz oraz założyciela Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. On również jest bardzo zaangażowany w tropienie zbrodniarzy. Zwłaszcza, że w trakcie swojego pobytu w fabryce śmierci, gdzie pracował jako asystent głównego lekarza, był świadkiem umieszczania zwłok w krematoriach. To właśnie jego naciski przyspieszają raczej opieszałe działania prokuratury. Langbein nie tylko sprowadza kolejnych świadków, ale również sam zeznaje w procesie Capesiusa i innych zbrodniarzy, w którym rolę prokuratorów grają uczniowie Fritza Bauera. Dość problematyczna dla standardowego czytelnika może być część poświęcona pobytowi głównego bohatera w Auschwitz. Przede wszystkim dlatego, że fragment ten właściwie nie ma żadnej fabuły. Jest to typowy statyczny opis miejscowej rzeczywistości widzianej z perspektywy obozowego funkcjonariusza. Można nawet odnieść wrażenie, że życiorys Wiktora Capesiusa niejako posłużył jako alibi do przedstawienia tego, jak wyglądało życie w obozie oczami osoby w nim zatrudnionej. Nie zmienia to jednak faktu, że opisywane tam rzeczy są po prostu straszne. Użycie przez Patricię Posner zwykłych, prostych zdań w zupełności wystarcza, by wywrzeć na czytelniku piorunujące wrażenie. Choć człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co działo się w obozie, i tak może nie dowierzać w okrucieństwa, o których czyta. Tak jak pierwsza część tej książki może wydawać się odbiorcy trochę niemrawa, tak druga wszystko z nawiązku wynagradza. Pozycja ta wtedy z opowieści o nierzucającym się w oczy zbrodniarzu staje się trzymającym w napięciu dramatem sądowym. Patricia Posner udowadnia, że w tym aspekcie radzi sobie nie gorzej od samego Johna Grishama. Świetnie wie, jak regulować napięcie, kiedy je podkręcić, a kiedy dać czytelnikowi trochę oddechu. Szczególnie widać to w scenie przesłuchania po jego zatrzymaniu, kiedy ma miejsce swego rodzaju gra pomiędzy nim, a próbującym go złapać na kłamstwie prokuratorem. Sporą dawkę emocji daje także czytelnikowi moment rozpoznania zbrodniarza przez jednego ze świadków. Wykorzystując postać tytułowego farmaceuty z Auschwitz, Patricia Posner świetnie pokazuje, jaką bezlitosnością cechowali się oświęcimscy zbrodniarze. Zwłaszcza, że posyłając ludzi na śmierć, traktowali to jako zwykłą czynność służbową, wykonywaną bez większych emocji. Dobitnie widać to na przykładzie Józefa Mengele, bez mrugnięcia okiem decydującego, czy przybyli do Auschwitz Żydzi mają udać się na prawo do obozu pracy, czy na lewo do gazu. Pod tym względem selekcja prowadzona przez Wiktora Capesiusa jest jeszcze bardziej drastyczna. Przede wszystkim dlatego, że nawet znajomość z nim nie gwarantowała przeżycia. Bez wahania potrafił wysłać na śmierć ludzi będących przed wojną jego klientami lub ich rodziny. Innym według mnie ciekawym aspektem tej książki
jest pokazanie obozowych funkcjonariuszy przede wszystkim jako zwykłych ludzi. Nie wszyscy, jak na przykład Józef Mengele, chętnie uczestniczą w selekcjach, decydując o ludzkim losie. Inni z kolei nie wytrzymują związanych z tym obciążeń psychicznych, przez co wpadają w alkoholizm. Patricia Posner opisuje także ich aktywność po godzinach, a ta, co się okazuje, niewiele różni się od tego, czym na co dzień zajmuje się zwykły człowiek. Na kartach farmaceuty z Auschwitz widzimy chociażby to, jak komendant obozu Rudolf Höss beztrosko spędza czas z żoną i pięciorgiem dzieci, a Wiktor Capesius jeździ w odwiedziny do znajomych. Jednak w żadnym wypadku nie ociepla to wizerunku tych postaci, a czyni je wręcz jeszcze bardziej przerażającymi. W przypadku książek poświęconych Auschwitz niemal nieodłącznym ich elementem są prowadzone na terenie obozu eksperymenty pseudomedyczne. W tej pracy również są obecne, aczkolwiek ze względu na profesję głównego bohatera pojawiają się one w zupełnie innym kontekście. Jako główny aptekarz Wiktor Capesius wydaje leki i środki farmaceutyczne mające posłużyć do wykonania badań. Natomiast Auschwitz jako obóz łaskawie udostępnia więźniów w placówce Monowitz założonej przez koncern IG Farben, by ten mógł sprawdzić działanie swoich specyfików, a na koniec przesłać komunikat z informacją, że spośród uczestników wszyscy zmarli. Farmaceuta z Auschwitz stanowi także dla czytelnika ciekawą okazję do zapoznania się z historią znanego na świecie koncernu farmaceutycznego, firmy Bayer. Ta znana jest przede wszystkim ze swojego sztandarowego produktu leczniczego, kwasu acetylosalicylowego, czyli aspiryny, a także dzięki wprowadzeniu na rynek morfiny. Patricia Posner zwraca tu jednak uwagę na fakty, o których na co dzień się milczy, jak chociażby intensywną współpracę z narodowo-socjalistycznym rządem. Mało tego, Bayer posiadał swój własny oddział obozu koncentracyjnego, a przy jego budowie pracowali więźniowie za odpowiednią cenę wypożyczeni z Auschwitz, a także, co szokujące, koncern posunął się nawet do tego, by sprawdzić, jaka jest minimalna ilość kalorii, jaką musi przyjąć skazaniec, by móc stabilnie pracować. Farmaceuta z Auschwitz to kolejna z książek, po których przeczytaniu wolałbym, by jej zawartość nie była prawdą. Po zapoznaniu się z takimi pracami jak na przykład Wowa Wołodia Władimir, W cieniu Wołynia, Skazy na pancerzach czy Amerykańskie więzienie, człowiek myśli, że o ludzkim okrucieństwie wie już wszystko, a jednak dowiaduje się czegoś nowego. Pozycja ta pokazuje również, że zbrodniarzami byli nie tylko ci aktywnie uczestniczący w mordzie. Swój udział mają także ci, którzy, nie protestując, wykonywali swoje obowiązki. Poza przedstawieniem obozowej rzeczywistości zapewnia ona także rozrywkę poprzez opisy zarówno ścigania, jak i sądzenia oprawców. Jest ona dość trudna w odbiorze, aczkolwiek wydaje mi się, że ten, kto po nią sięgnie, nie powinien się zawieść. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytać, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!